Hej, hej, ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dying Light. Troszeczkę nietypowo żeśmy skończyli, tak troszeczkę nietypowo zaczynamy. Widzicie, jeden po drugim zaraz nagrywam teraz odcinek, ponieważ mamy walkę z tym kolesiem. Dlatego ja sobie już odpalę, damy znów grę. Tahir, on się nazywa Tahir, dokładnie. Aha, i mamy tylko tą jedną broń, no spoko. Kurde. Twój świat niedługo przestanie istnieć. Spoko. Nic, co zrobisz, nie może tego powstrzymać. Zastanawiam, jak my go pokonamy. Wow. Gdzie on był? Fucking shit. Kurde, ciężko będzie go pokonać. O, bardzo ciężko. O, masakra. Słabo, gościu. Frajer. Jakim cudem? Przecież się odsunąłem na bok, wytyfy. No patrzcie no. Wow. Pół HP. Oj, musimy się naładować, fuck. Dobra. Gdzie jest Raiz? Nie dowiesz się, chłopcze. Gdzie on uciekł? Nie uda ci się znaleźć Raisa. Serio? Sam cię jeszcze znajdzie, ci kolesie, no nie wierzę w to. Widzę, że bolą cię moje słowa. Nie martw się. Kurde. Mój ból niedługo minie. Nie mam pytań. Jeszcze nic nie widzę nawet. Autentycznie nic nie widzę przez tą cholerną mgłę. Jeszcze na oczach mi się takie coś robi. Jakaś zaćma czy coś. O, pięknie. 17 HP. 14 i 0. Spoko. Z taką ilością gości to na pewno nie mam szans. Nichuchu. No ale dobra. Będziemy próbować coś dalej tutaj tworzyć. Gdzie on jest? Aha, oni są wszyscy dalej, spoko. Spoko, gówno zrobię tym. Tym atakiem. No, gówno zrobię, bez kitu, oni uciekają. Zombie są głupie, nie? I zombie nie uciekają przed tym, a oni non-stop. O, dobra, mamy jednego. Tylko co z tego? Nie mamy już HP. Serio? Na końcu z hapsów mam żyć teraz cały czas. Nie wiem, czy to nie był ten nawet boss cały, ten Tahir. Ta, to był on. Fucking shit! Coś wybuchło. Nie mam.
No, weź się naładuj. Okej. Pięknie. Pięknie, pięknie, po prostu pięknie. Pierdole. Nienawidzę czegoś takiego, no. Bez jaj. Odsunąłem się. O Jezus, aż mi normalnie coś się zakrzyczyłem. Normalnie się odsunąłem, a koleś mnie i tak zaatakował. No, spoko. Spoko, spoko. A, w końcu go mam. Dobra, 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 ładujmy się, bo kurde, zaraz zginę. Aj! Dobrze! Ładnie dostał, ładnie, ładnie. Nie jest dobrze, kurczę, bo nie mam zbytnio HP. Teraz jeszcze mam mniej HP. Ja pierdzielę, no jeden cios dosłownie. Jeden cios i koleś nie żyje, nie? No właśnie. Szybki trup. Jest! Słysz tylko. Za to umarła Jade, a teraz leży na ziemi jak śmieć. Gdzie jestem? Gdzie jestem, cieciu? Raiz musiał to upuścić, gdy przede mną zwiewał, co? Szlak to tylko próbki tkanek. Gdzie jest druga paczka? Idź do diabła, Kray. Ojej. Mocno cię podziałałem, co? To nie wygląda na rany, które się łatwo zagoją. No i? Więc zabij mnie. Nie, nie zasłużyłeś. Powinienem cię tu zostawić, żebyś zdychał długo i powoli. Tak? Czemu więc tego nie zrobisz? Bo nie zamierzam dawać ci choćby cienia szansy na zemstę. No i git, no i git. Brawo. Troy, brawo, tu Crane. Brawo, brawo. Crane, żyjesz? Troy, Jade nie żyje. O nie, tak mi przykro, Crane. Naprawdę, co się stało? Raiz zmusił nas, uratowała mi życie. Umarła ratując mnie. Crane, musisz sprawić, aby ministerstwo odwołało bombowce. Za to oddała życie Jade, żebyś mógł to zrobić. Żebyś mógł nas wszystkich ocalić. Jest tam Savi? Udało mu się znaleźć sposób na nadanie wiadomości? Tak, udało mu się. Ale żeby to zrobić, musisz do mnie przyjść. Dam ci wzmacniacz, którego Savi używał do przebicia się przez zagłuszanie. Czekam na ciebie w schronieniu w połowie drogi do masztu, na którym musisz zamontować ten wzmacniacz. Dobra, Troy, już do ciebie idę. Dobra, możemy biec, super. Oj, masakra, masakra. To twój koniec! Już skurwysyn. No bez jaj. Gień, szmaciarzu. Okej, co teraz? Aha, pewnie moje rzeczy. Tak, chcę przywrócić do tego, co było. Przechowalnia, broń Tahira. To musimy sobie... Aj! Krótki nóż. Dobra, broń Tahira sobie zostawimy. I teraz tak. Karabin wojskowy, karabin policyjny. Który to był taki fajny? Czekajcie, 180-130. Siła ognia, celność. Szybkostrzelność.
Dobra, ten sobie wrzucimy oczywiście tutaj, ten tutaj. To tutaj zmodyfikowane zostawimy sobie, bo to jest świetne. Bardzo, bardzo to lubię. Okej, okay, przejdź do sektora 0. Oboje z Joe zostaliśmy zarażeni i Raiz kazał nam walczyć o antyzynę. Znowu mnie gardło truje, ale sorry za to. Ona mi ją zwyczajnie oddała. Poświęciła swoje życie, żeby mnie ocalić, a kiedy się zmieniła, zapewniłem jej wieczny spoczynek. Boże. Najpierw Rahim, teraz Jade. Raiz mi za to zapłaci. Bardzo dobrze. Dla niego to taka, kurczę, naprawdę powolna, no to rzekam, powolna ten śmierć. Słyszy mnie pan? Słyszę pana, jak panu idzie? Znalazł pan Jade? Cóż, tak, w zasadzie znalazłem. Mam próbki tkanek. Przyniosę je panu, ale najpierw muszę załatwić pewną rzecz niecierpiącą zwłoki. Wiem, doktorze. Dlatego właśnie mam zamiar go trochę kupić. Będę w kontakcie. Ups! Chciałem się pobawić z zombiakami, ale nie zauważam, że ich aż tak dużo tutaj może być. Ej, nieważne. Nieważne, nieważne. Dobra, teraz mamy tak. Spotkaj się z Troy. Okej. Okay. Wciąż drogi przed nami. 300 metrów. Nieźle, nieźle. Znowu te 16, kurde. Okej. Kolejna nasza, kurczę, znajoma umarła. W sumie już musieli ją zapłuc. No nie fajnie. Tędy wyjdę? Oho. No dobra. Wąt mi stąd. Kurczę, jak mi się to podoba, naprawdę, naprawdę. Dobra, teraz tak, tutaj. Dobra. W górę, w górę, w górę, dawaj. Ej, nie udało mi się. Chcesz ubić interes? Nie, dziękuję. Nie teraz. Chociaż? A, bo nie. Walić to. O. Jak ja tam zaskoczę? Wow. Byłem pewny, że się zabija, ale dobra. To mi się udało. Wow, co tu się dzieje? Okej, okay, żyjemy, żyjemy, żyjemy. Jesteśmy wyżej. O, dlatego właśnie żyjemy. Trzeba się dostać Troy, teraz do tej... W strefie kibica ktoś nadaje prośbę o pomoc. Tam nie powinno nikogo być. Tak, może to sprawdzę. No ale nie teraz, co ty? Ocipiałeś? Do każdego, kto mnie słyszy! Potrzebujemy natychmiastowej pomocy! O, szkurczę. Serio, jeszcze spadłem? Please help us. Do widzenia. Teraz tak, tutaj trzeba. O, hopla. Nie no, kurde. Złaś. Oła. Dobra, teraz tak. Gdzież ty jesteś? Tam u góry. O, super. To po co ja zeskakiwałem? Nie wiem.
Nie mam pojęcia. Dobra. Tutaj jest... Tak, ewidentnie tędy musimy wyjść, ale jak? Dobra. Jak ja mam tutaj, kurczę, wyjść tam? Fucking shit. Pieprze. Nienawidzę tych biegaczy. O, świetnie. O, bum. Ludzie. Coś tu jest nie tak. Jak ja mam tam wyjść? Przez to okno? Bo jeśli przez to okno, no to spoko, bo jeżeli nie przez okno, to ja naprawdę nie wiem. Dziecko jakieś się tu śmieje. Aha. Dobra, co teraz? Nie, tego nie możemy nacisnąć. Okej, tutaj. Mogę to rozwalić? Jesteś na bezpiecznym obszarze, aha, czyli nie da się tego rozwalić. Okej. Nie, nie! Kurczę, myślałem, że spadnę. O! Mogę się przespać do ten, do nocy, ale spoko. Nie muszę. Ej, koleś, tutaj. Kim ty jesteś? Handlarz. Sprzedajemy mu coś? Powiem, że mu sprzedajemy wszystko. Super. Kup. Co my możemy kupić? Amunicję do karabinu? Nie musimy. Do pistoletu? Kup wszystko. Okej. No, idę, kurczę, ale była masakra, żeby tutaj dotrzeć, no ale dobra. Dobra, co mam zrobić? Łap ten wzmacniacz. Musisz go zainstalować najwyżej jak się da. W ten sposób będziemy mieć szansę przebicia się. Dobra, niech zgadnę. Mam się dostać do tego wielkiego masztu na skraju miasta. Najszybciej tam się dostaniesz kanałami. Savi pokieruje cię przez radio. Skontaktuj się z nim, kiedy dotrzesz na drugą stronę. Aha, Crane. Kiedy zainstalujesz wzmacniacz, ustaw właściwą częstotliwość w swoim nadajniku. A usłyszy cię cały świat. Miejmy nadzieję. Wow. Do zobaczenia, Troy. No dobra. 300 metrów. Spoko. Damy radę. Ała, dobra, nie damy rady w takim razie. Przy czymś takim, w takich skokach, to raczej nie damy. Wow! Zombiaki. Fucking shit. Dobra. Leczymy się. Teraz tak, tutaj. Kurde, cholerne gardło. O! To nie jest, że tak powiem, dobra miejscowa. Nieważne, i tak nic nie zrobicie, cioty.
O. I to jest. Aha, tam na dole. Ło! Poszło. O, fuck, tak to jest komuś pomóc. Nieważne. Niech się buja w takim razie sam. Są i kanały. Jezu, kible. Kible to zło w tej grze, nie? Okej, okay, plany. Apteczka. Wciół dużo możemy apteczek robić, widzę. Dobra. Starczy na razie. Ej, ja tu nie miałem zejść. Taki mały szczegół. Albo miałem? W sumie to już nie wiem nawet. Goddammit. Zrobiłbyś to samo w mojej sytuacji. Czemu ty mnie atakujesz, ty piździel? Ja ci pomogłem. No kurde, typowi pomogłem, a on mnie zaatakował. No wiecie co? Żałosne. Wejdź do kanału. Tu jest coś, dobra. Może być i tak. Czekajcie, bo coś mnie goni. Przykro mi, naprawdę nie mam wyboru. Dobra, nieważne. Otwieramy. Okej, okay, pięknie. Co my tu mamy? Tylko zabójcę? Bo tak tam pisało. Tutaj co mamy? O, to już mamy lepsze rzeczy. O, tam się złe rzeczy dzieją. Gdzieś. Chyba za tymi drzwiami. Wejdź do kanałów. Ja nie mogę. Znowu kanały. Ja tak nie lubię tych kanałów. Musimy mieć pewność, że sygnał jest wystarczająco silny, żeby przebić się przez zagłuszanie. Zainstalowanie wzmacniacza na najwyższym maszcie antenowym w mieście powinno zadziałać. Savi powiedział, że najbezpieczniej się tam dostać kanałami. No zobaczymy, czy te kanały będą takie bezpieczne. No, coś mi się nie wydaje. Znajdź podziemną drogę do masztu radiowego. Spoko. Spoko, spoko. Dobra, kochani, słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, łapa w górę, w opisie filmu macie wszystkie linki, jeżeli coś tam chcecie, wiecie, na fanpage'a, na drugi kanał. Także zapraszam, no i do zobaczyska w kolejnym odcinku z gry Daylight. Trzymajcie się, hej!